A w garażu czeka na nas samochód niespodzianka. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2. Mamy do zrobienia story, jest coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem, a jest kilka nowych etapów, widzę, że pododawanych, których, uwaga, nie robiłem. Dlatego chciałbym zrobić z wami kilka. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jeszcze sobie zobaczmy. Mamy zdjęcie odnośnie tego. Tak, dobra, okej. Okay. To się nazywa Park. To jest właśnie polskie tłumaczenie. Ja nie lubię grać w gry po polsku, bo to powinno być przetłumaczone parking, a tu jest przetłumaczone park. Dlaczego? Nie wiem. Dobra, jesteśmy w parku. Słuchajcie, no to jest park. Umówmy się, że to jest park. Trzymaj, zatwierdź etap. Okej. Okay. Udaj się do lotniska Lej na przystań wyładunkową w porcie Lej dowolnym pojazdem lądowym. Okej, okay? Zobaczmy sobie, jak wygląda. Dobrze. Powiem, że całkiem fajne to jest, czyli musimy sobie robić te wszystkie etapy i do konkretnych miejsc sobie przyjeżdżać, aby je odwiedzać i zwiedzać. Dobrze, to chodźmy teraz dwa oblicza miłości, musimy się tam przenieść do portu, a port znajdziemy chyba tu, nie, tutaj jest jakaś taka przystań, tu jest bardziej port, bym powiedział. I teraz musimy znaleźć na tej fotografii charakterystyczne miejsce i tam pojechać, prawda? Dobra, podróżujmy tutaj. Samochody zapakowane do... Czekaj, czy jestem tutaj? Los Angeles, przystań wyładunkowa. Okej. Okay. Użyj właściwego pojazdu. Dowolnym pojazdem lądowym. Z lotniska, dobrze. Ja tutaj muszę przejechać, nie mogę się teleportować. Jasne, czyli muszę to robić po kolei. Okej, okay, no to jedźmy sobie teraz tym naszym samochodem. Dobra, jedźmy do tego portu. I teraz chyba będziemy musieli robić wszystko po kolei. Tak jak przyniosłem się na to lotnisko, żeby zacząć tutaj tą podróż, to zwiedzanie, tak teraz będę chyba musiał postępować ściśle według tych wskazówek, nie? Czyli teraz muszę sobie tam dojechać, a nie teleportować się. Podoba mi się to. Tak swoją drogą, niedawno sobie kupiłem to Ferrari. I nie można było wszystkich tych kosmetycznych rzeczy sobie załadować do niego, tych takich najbardziej hardkorowych. Tylko niektóre. Wydaje mi się, że to są jakieś takie limity licencji dla tego samochodu. Bardzo ciekawe, tak swoją drogą. O! Dobra, i jesteśmy... O, Kuba! Jesteśmy na miejscu. I teraz nam się to powinno zaliczyć. Hop i hop. Dobra, mamy. Potwierdzamy etap story. I teraz musimy z tego miejsca dowolnym pojazdem lądowym, ale na wschód od Los Angeles do domu babci? Z portu LA. Okej, wyjedźmy stąd. Czy użyj właściwego pojazdu? Tak, pojazd właściwy jest. Ojciec wynajął nam mieszkanie w San Bernardino, niedaleko miejsca, do którego przyniosła się jego matka, gdy wyjechał z Nevady. W ogóle jej nie znam, tak bardzo różniła się od mojej drugiej babci. Ale zakochałem się w jej jasno-żółtym domu, najbarwniejszym w okolicy, czyli takim dosyć charakterystycznym miejscu, zgadza się. Jest rozpisana historia do tego wszystkiego, nie zwróciłem na to uwagi, tylko chciałem ogarnąć w ogóle, co tutaj trzeba robić. I chyba dostaniemy za to wszystko jakiś samochód, także jestem bardzo ciekawy, co to będzie. No ale teraz pojedziemy sobie do domu babci. Tylko nie wiem, dlaczego nie zaliczyło mi, że jestem teraz w tym porcie. I to może mieć znowu związek z niewłaściwym tłumaczeniem. Pokazuje się port w Los Angeles i tak... No dobra, załóżmy, że z Los Angeles. No to wyjadę sobie stąd i gdzieś mam... O, dobra, teraz się zaliczyło. Teraz się zaliczyło. Teraz ten obszar zaliczył się jako port Bernardino. O kurde, gdzie to może być? San Bernardino. Czy tu mam jakieś dzielnice rozpisane? Gdzie co jest? O, coś jest, czekaj. Newport Beach, Santa Monica, Bel Air. Tu jest to... O! Dobra, znalazłem. I teraz wypadałoby znaleźć żółty dom. Czekaj. Żółty, dobra, widać go z daleka. Myślę, że to może być to. No jedyny taki żółty dom. No dobra. Ustawię znacznik tutaj. Kurczę, nawet z daleka go widać, zobaczcie. Dosyć faktycznie, dosyć charakterystyczny.
można od razu go znaleźć. No i znowu muszę przejechać sobie tutaj samochodem. Nie mogę się oczywiście teleportować. Ciekawe, czy przez całe Stany Zjednoczone będziemy musieli jeździć w ten sposób. Bardzo ciekawe. No dobra, jedźmy sobie. Dojechaliśmy do tej miejscowości. Ciekawe, czy wyznaczyłem dobrze cel. Czy to faktycznie jedyny taki budynek w tym miejscu? Teraz się przekonamy. Jesteśmy już praktycznie na miejscu. Okej. Tu musimy sobie na to... O kurczę, jakieś bogate osiedle. I domek też taki, no, niemały, prawda? Wygląda jak z klocków Lego trochę. I jesteśmy na miejscu. Dobrze. Potwierdzamy. I mamy kolejny ten. Na wschód od Los Angeles do małego marketu Seven Days w Mojave. Na południowy wschód od Las Vegas. Kurde, chyba będziemy faktycznie przez całe Zjednoczone, przez całe Stany Zjednoczone jechać. Ojciec ciężko przeżył rozwód. Może myślał, że z dala od domu na wyspach odnajdzie spokój. Ale w jego oku znów pojawił się ten błysk, gdy zabieraliśmy ZX ze starego garażu w Mojave. Czy to będzie właśnie ZX? Ciężko powiedzieć. Który ojciec później sprzedał jakiejś sieci supermarketów. Okej, nieważne. To nie będzie to. Do mnie wtedy dotarło, że to był jego prawdziwy dom. Okej. Dowolnym pojazdem lądowym. No to jedźmy sobie Ferrari. Ale Market 7 Days. Właśnie, bo ja nie spojrzałem jeszcze, co to ma być. Okej. Co my tam w tle widzimy? W tle widzimy jakieś takie budynki typu hotel albo coś takiego. Oczywiście wszędzie jest dookoła pusto. Powinniśmy raczej na to wpaść, bo w małych miejscowościach przeważnie jest po jednym markecie tego typu, przynajmniej u nas w Polsce. Market 7 Days Mojave. Nie wiem, czy to dobrze czytam w ogóle. Na wschód i na południu, tak? Od Las Vegas. Kurde. Ja tu znajdę tą wioskę. To jest bardziej południowy zachód. Małe miasteczko. Małe miasteczka, czy miasteczka w ogóle w The Crew 2 są widoczne jako takie... O, coś takiego, no nie? Jak tutaj widzimy na dole. Więc południowy zachód, czyli gdzieś tutaj by to było, tak? Małe miasteczko. Może jeszcze bardziej tu w górach by było? Tu jakiś tor... O, coś tutaj jest. Jest! Okej. Dobra, i teraz szukamy... tutaj raczej nie w tą stronę. O, okej, tu są jakieś budynki, to będzie to. I teraz patrzymy sobie, gdzie jest ten market. I tu chyba jest ten market. To będzie to. Dobra, wyznaczamy sobie cel naszej podróży. No i teraz możemy jechać. O kurde, przez takie góry? No to czeka mnie naprawdę długa jazda. Ale tak swoją drogą myślę, bo nie robiłem tego jeszcze nigdy. Nie wiem, czy to jakoś teraz wprowadzili, czy... Te story są już od dawna. Nie robiłem tego, ale jest to fajny sposób na granie właśnie z kimś, nie? Żeby sobie tak pojeździć, porozwiązywać zagadki, poszukać czegoś i żeby trochę poznać ten świat, bo jest duży i spora część tego świata jest kompletnie niewykorzystana, a może nawet nie mogliśmy, znaczy nie mieliśmy okazji jakoś się rozejrzeć tutaj na tym świecie zbytnio, bo przeważnie jak jechaliśmy przez niego, no to w jakichś takich super długich wyścigach, gdzie nie było kiedyś nawet rozejrzeć, co tutaj dookoła jest, prawda? A teraz jak na luzie sobie tak jedziemy w jakieś miejsce, po prostu pozwiedzać coś, to jest naprawdę bardzo fajnie i mamy czas, żeby popatrzeć tutaj dookoła, co jest, no nie? Teraz jedziemy w jakieś takie duże pasmo gór. Nawet nie jestem pewny, czy kiedykolwiek robiłem tutaj jakiś wyścig albo jakąś aktywność czy coś takiego. I musimy sobie to po prostu przejechać naszym ulubionym samochodem. Ja tym razem wybrałem Ferrari F40. O właśnie, i możemy też wziąć samochód, który, wiesz, niekoniecznie jest najlepszy, najszybszy czy coś. Tylko możemy sobie wybrać jakiś samochód, który po prostu lubimy, którym nam się przyjemnie jeździ, nie? Zawsze do wyścigów czy tam do robienia jakichś zadań czy coś bierzemy najszybszą furę, żeby wiadomo, żeby tam zrobić jakiś najlepszy wynik czy zdobyć, po prostu wygrać go, nie? A tutaj jedziemy sobie na spokojnie jakimś takim furkiem, które lubimy. Ja nie wiem właśnie, czy jechałem ten gdzieś tutaj w tym obszarze kiedykolwiek. Mam teraz wrażenie, że chyba nie. A jest to fajne miejsce, zobaczcie. To się w jakichś górach jeździ. No, wiecie, no The Crew jest już dosyć starą grą i nie będziemy tutaj podziwiać tak widoków jak chociażby w Fordzie Horizon 5 czy tam 4, no nie? To będzie tutaj.
Jestem prawie pewny. Okej. Czy to jest ten market? 7 days. Zaliczone. Dobra, akceptujemy. Teraz udaj się z pustyni do diabelskiego młyna w parku motoryzacyjnym kasyna Five Nights. Wschodnia część Las Vegas, dowolnym pojazdem lądowym. Dobrze, zajrzyjmy sobie do Stories. W ciągu tamtego roku nauczył mnie wszystkiego o samochodach. Jak je budować, jak naprawiać i oczywiście jak się nimi ścigać. Często jeździliśmy do Nevady, żeby trenować na torze położonym naprzeciwko Five Nights. Wtedy jeszcze nie było tam diabelskiego młyna i nikomu go nie brakowało. Czyli nie podoba im się, że jest ten diabelski młyn? Dobrze, koło diabelskiego młyna musimy zrobić sobie spotkanie. Tak się składa, że chyba ten tor jest całkiem niedaleko, bo jak zerkałem wcześniej na mapkę, to od razu trafiłem właśnie na niego. A zaczął padać śnieg i... Okej, obiekty ładują się strasznie wolno. Nie wiem dlaczego tak dziwnie, nie? No tak nie mogę teraz rozpoznać, gdzie jest ten diabelski młyn. Czy to jest on na pewno? Nie, tak... Kurde, nie wiadomo. Nie lubię tej pogody, ale na szczęście w Dekru 2 śnieg szybko topnieje, także patrz jaki wielki parking tu jest w ogóle. O, teraz jak tak mocno przybliżyłem, to poładowało mi się to wszystko. Szukam tego diabelskiego młyna. Czy to jest na pewno tutaj? Chyba nie. Chyba będziemy musieli bliżej Las Vegas się pojawić, bo to gdzieś tam w południowej części Las Vegas? Tak, południowa część Las Vegas, czyli to już będzie Las Vegas, a nie jakiś tam odrębny tor teoretycznie. No dobrze, to zobaczmy. O, Five Nights Casino Motor Park. Czy jest diabelski młyn? Jest ta korona chyba, była to... O, jest diabelski młyn. Tak, była ta korona w tle i teraz pod diabelski młyn musimy sobie podjechać. Kurde, strasznie straciłem orientację, jak popadał ten śnieg. No ale, już możemy jechać. Okej, pierwszy etap podróży już nam się zaliczył. Mamy start z pustyni. Ja nie wiem, czy na pustyni w Stanach Zjednoczonych pada śnieg. O, w ogóle ta zima tutaj wygląda, no nie, tak... mam nadzieję, że na nagraniu wygląda trochę lepiej niż na moim dużym jakimś ekranie teraz, jak sobie gram. No The Crew, tak? No ta gra ile ma już? 5 lat, słuchajcie. Prawie chyba, bo ona wyszła jakoś chyba w listopadzie albo coś takiego. No 5 lat to już jest, to już trochę jest, nie? Czuć ten ząb czasu tutaj. No to trzeba przyznać, że Horizon 4 miała zajebistą grafikę. Jak teraz przejdziemy sobie do Horizon 4, to nie jest różowo, prawda? Ale i tak jest 1000 razy lepiej niż w The Crew 2. Kurde, nie ma nawet o czym mówić, no nie? To niestety jak... No to, ciężko się patrzy na tą grę, to chyba oczywiste. Zwłaszcza dzisiaj, prawda? Ale droga fajna, tutaj ten zjazd z góry był fajny. No, taka wąska, mam wrażenie, że naprawdę super szybko tu jedziemy. W ogóle przypominają mi się momenty, ja tu chyba na jakimś zamkniętym pokazie jechałem właśnie Koenigseggiem. I to był jeden z pierwszych gameplayów z The Crew 2. I się jarałem tym sposobem prowadzenia samochodów. I faktycznie w stosunku do The Crew 1, tutaj to prowadzenie zostało znacznie ulepszone. Dużo fajniej się prowadzi te samochody. Dobra, a teraz zobaczmy... To jest tutaj, jest diabelski młyn i zaliczyło. Dobrze, mamy kolejny etap ogarnięty. Teraz tak, start Dolina Śmierci, wieża Eiffla, to będzie chyba w Las Vegas, bo tam nawet jest taka wieża Eiffla. Udaj się do Doliny Śmierci, trochę wam przysłaniam tutaj kamerką, ale zobaczcie sobie, tutaj są te wszystkie rzeczy, no nie? Ja wam tutaj taką podpowiedź. Akurat moja kamerka jest w tym miejscu. O, może gdzieś tu. Udaj się z Doliny Śmierci do wieży Eiffla w rejonie Las Vegas Strip dowolnym pojazdem lądowym. I tak, zobaczmy sobie szczegóły. To chyba będzie proste. Wieżę Eiffla to my zobaczymy z daleka chyba, nie? W trakcie tych wycieczek nauczyłem się kochać Las Vegas. Urządziliśmy sobie wspólne wędrówki wzdłuż Main Strip. Mijaliśmy dzielnicę nowojorską, kierując się do starożytnego Egiptu i szukając miejsca z widokiem na wieżę Eiffla. Oczywiście były to mniej lub bardziej udane kopie, ale obudziły we mnie żądzę podróżowania. Ojciec zdradził mi, że z nim było podobnie. Okej. Dobra, to jest bardzo proste. Od razu to znajdziemy, bez żadnego problemu.
Main Strip. Tutaj nawet mamy jakieś chyba ikonkę aparatu. Może to będzie to? Nie, to nie wiem co to jest. Nie wiem co to za ikonki. Te ikonki się pozmieniały w Decru 2. O, jest wieża Eiffla. Ok. Te ikonki w Decru 2 troszeczkę się pozmieniały w którejś tam aktualizacji. I dojeżdżamy sobie do celu. Jest nasza wieża Eiffla. No też na nią jakoś tak się nie zwracało specjalnie uwagi, nie? Była sobie to była i jest. Dobra, mamy zaliczone. I teraz tak, udaj się z Las Vegas na pętlę w centrum Paradise Arena na północ od Las Vegas dowolnym pojazdem lądowym. Paradise Arena. Czy ja tam kiedyś byłem? Na północ. Arena Paradise. Jest, okej. Okay. Ach, muszę zobaczyć sobie jeszcze dokładnie zdjęcie. Musi mi to jakoś w nawyk wejść, żeby sobie zawsze to zdjęcie najpierw patrzeć, a potem dopiero. Dobra, szczegóły i tak. Ojciec uwielbiał emocje związane z wyścigami i huczne imprezy po ich zakończeniu, czyli tak zwane after. Kiedyś w Paradise Arena jego akrobacje Monster Truckiem do tego stopnia rozgrzały tłum, że przez całą noc fetowali? Co to znaczy fetować? Fetowali go jak celebrytę. To właśnie takie wydarzenia ostatecznie przekonały mnie do pracy przy Motorfest. Już teraz myślałem, że te historie były już kiedyś. I ja robię po prostu, znaczy chcę dojść do tych etapów motorfestowych. Czekaj, jeszcze raz zobaczymy sobie zdjęcie. Okej, więc będziemy tutaj przy tej pętli. To jest chyba główne, samo centrum, nie, tego miejsca, więc sobie tutaj pójdziemy, o, w sam środek. I tam gdzieś na dole sobie wjedziemy i powinno nam się zaliczyć, nie? Dobrze, jedziemy sobie, pyk, zrobili. Dobra, teraz z Doliny Śmierci na północ od Las Vegas do opuszczonego domu w Wielkiej Wydmie, na zachód od Salt Lake City. To jest trochę trudne, ale chyba nie aż tak. Tam w tle nie wiem, czy nie widać nawet Las Vegas. Te wydmy są dosyć charakterystyczne. Zobaczmy sobie na mapie. Zbliżyć, nie? Tak, tutaj zaczynają się lasy, tutaj są wydmy i nasze miejsce będzie... Czekaj, to gdzieś... było chyba... może tutaj. Ojej. Dobra. Miasto było jakoś tak, nie? Jest tyle tych znaczników, że... I był też las, kawałek lasu. Salt Lake City jest... Czy to było na zachód Salt Lake City? Na zachód od Salt Lake City, dobra. To będzie dokładnie na zachód. Wspólnie spędzany rok zaczął mijać zbyt szybko. Ojciec często zabierał mnie na pustynię, gdzie ścigaliśmy się na wydmach, które na początku kojarzyły mi się z hawajskimi plażami. Ale teraz stały się miejscem magicznym, naszym, okej. Okay. No to tak opisuje to wszystko, jakby ojciec już nie żył, nie? Dziwne. Dobra, jeszcze raz przyjrzę się tej fotografii. Tak, chyba niezbyt dobrze patrzyłem, bo jeśli mówimy o zachodzie Salt Lake City, to raczej gdzieś ten obszar, nie? A nie tak gdzieś na górze, powiedzmy, dalej. Dobra. To wygląda jakby było gdzieś tu. O, okej. Okay. Kurde, te wydmy w rzeczywistości są takie trochę większe niż na tej fotografii się wydawały, nie? Potężne to. To chyba będzie ten domek. Dobra, zobaczmy. I jedziemy na miejsce. Tutaj GPS zauważyłem, że czasami wyznacza nam dużo dłuższą trasę niż normalnie byśmy sobie jechali. Start z Doliny Śmierci. Ciekawe, czy jak pojadę sobie tutaj, to mi to zaliczy. Ha, widzicie, musimy też z konkretnego miejsca sobie wystartować. Może nie będzie się opa... A ciekawe właśnie, czy samochodem da się podjechać pod takie schodki? A, zwykłym nie, tylko monsterem. Dobre to przyspieszenie w tunelu, a jakoś tak miałem wrażenie, że wolno samochód jedzie mimo wszystko. Następnym razem weźmiemy sobie jakąś szybszą furkę po prostu, nie? I tyle. Dobra, jedziemy. O, dzięki ziomek, że poczekałeś. Jedziemy. A to nie mój ziomek był, okej. Okay. W ogóle jakiś random. Jadę dalej. Kurde, ale to Ferrari jest strasznie wolne, jak wjedziemy gdzieś na jakieś offroady. Tak zwalnia maksymalnie. O, jesteśmy już przy tych wydmach. Jak będziecie robić sobie te stories, koniecznie weźcie sobie jakiegoś kumpla do grania. Dużo szybciej jeździ się w konwoju, a jak widzicie, trzeba właśnie w tym konwoju jeździć. Ciekawe, czy będą też jakieś... Znaczy trzeba, nie trzeba jechać w konwoju, tylko trzeba jechać po drodze tutaj po prostu, nie?
musimy sobie jechać jakąś tam szosą, żeby gdzieś dojechać w tym wypadku, ale może będą właśnie też jakieś motorówkowe sprawy albo z samolotami, coś. Zobaczymy. No dobra, dojechaliśmy do opuszczonego domu. Tak, jesteśmy na miejscu i zobaczmy, zatwierdzamy. Pyk. Udaj się z Wielkiej Wydmy na zachód od Salt Lake City do warsztatu Boba w dzielnicy finansowej Salt Lake City dowolnym pojazdem lądowym. Dobrze. I zobaczmy sobie szczegóły story. Jest warsztat Boba. Jest tutaj charakterystyczny budynek w tle, jakieś takie wieże z zegarem albo coś takiego. I warsztat Boba nie jest w zasadzie żadnym charakterystycznym budynkiem, ale tą perspektywę powinniśmy odgadnąć, nie? Ojciec miał niewielu przyjaciół, ale za to byli dla niego jak rodzina. W Salt Lake City poznał mnie z wujkiem Bobem, utalentowanym mechanikiem, który nieustannie raczył mnie opowieściami o wyścigach, w których startował z ojcem za młodu. Był jedyną osobą, która mogła zasiąść za kierownicą ZX. A już drugi raz pojawiła się ta opcja ZX, to będzie na pewno jakieś ZX. Zobaczymy. No dobra, gdzie może być warsztat Boba? To będzie w... O kurde. Czekaj, to było... Dobra, budynek był dosyć charakterystyczny. To było na pewno w Salt Lake City. O, ja już widzę. Widzę tutaj te zegary. To jest coś takiego, nie? Teraz warsztat Boba. O, to będzie chyba tutaj. Gdzieś tu może być ten warsztat Boba. Tutaj dwa takie same budynki, jeden obok drugiego, a tu jest Salt Lake Auto, ale nie jest napisane Bob Auto, ani nic takiego. I myślę, że to chyba będzie to, nie? Damy sobie tu znacznik, ale coś tak jeszcze bym zajrzał na tą fotografię. Dobra, najpierw wyjdźmy sobie stąd. Teraz kawał drogi musimy przejechać. O ty, nie mogę stąd wyjechać. Ferrari, co ty? Teraz musimy to pasmo gór objechać dookoła. Gdybyśmy mieli samochód Rally Ride, to oczywiście moglibyśmy pojechać na przełaj tymi lasami. No ale... Mówię, no bardzo fajnie jeździ się tą Ferrarką, a na następny odcinek sobie weźmiemy jakiś inny samochód, w zależności od tego, co będziemy musieli robić i gdzie jeździć. Ale wszystko wskazuje na to, że patrząc na to, ile tych części mamy tutaj do robienia, że no chyba będziemy przez całe Stany Zjednoczone jechać. Wiesz, tak etapami. No, to może być bardzo ciekawe. Tu są nawet jakieś tory. Właśnie, ja nie sprawdzałem, czy w The Crew 2 jeździ się, czy można szybko jechać tymi torami, tak jak na przykład po asfalcie z taką szybkością. Chyba... Dobra, na pewno jest szybciej niż na offroadzie, to ciekawe, ale nie jest szybciej niż na asfalcie, zwłaszcza tym samochodem. Jakbyśmy mieli jakiś tam rajdowy, to może by było trochę lepiej, ale i tak jest wolno. Jedziemy. Ale te widoki są fajne. Zobaczcie, tam gdzieś góry w tle. Nie? Jakby faktycznie kiedyś udało im się zrobić coś takiego, że polepszyliby jakość, grafikę w The Crew 2, to by wyglądało nieziemsko, naprawdę. Ten widok tutaj, bardzo ładnie to wygląda teraz, w tym Salt Lake City, zaśnieżony gdzieś szczyty gór. Najlepsze było to w The Crew 1, jak mogliśmy sobie właśnie w każde miejsce na mapie, wiesz, gdzieś tam widzimy daleko jakąś wioskę czy coś. Mogliśmy sobie tam pojechać i normalnie się tam ścigać, czy robić cokolwiek, nie? Jest taka bardzo szczególna cecha The Crew 2, jeśli chodzi o takie wyścigówki. Dobra, jesteśmy na miejscu i zrobione. Dobra. W sumie nie jest napisane, że to jest warsztat Boba. Tylko po prostu Salt Lake Auto i tyle. Udaj się z Salt Lake City na most nad zaporą Hoovera przy jeziorze Mead. Na wschód od Las Vegas. O kurde. To nie będziemy jechać przez Stany Zjednoczone? Ciekawe. Zobaczmy. Na wschód? Chociaż nie, na wschód? Dobrze. To będziemy musieli gdzieś na dół teraz jechać w takim razie. Ale myślałem, że pojedziemy w kierunku gdzieś Nowego Jorku czy coś takiego. Lato przyszło i minęło, a już niebawem miał łam. To jest kobieta, okej, myślałem, że to... jeszcze trzy etapy nam zostały łącznie z tym. Myślałem, że to synek z tatą, a to kobieta jakaś, dziewczyna. Niebawem miałem wyjechać na studia do Rzymu. Byłam podekscytowana, ale i smutna. Wybraliśmy się na naszą ostatnią wspólną wycieczkę 300ZX
z przystankiem przy zaporze Hoovera. Tak patrzę na to, ja nie wiem, czy to jest 300ZX na tym zdjęciu. Tak, no, zobaczymy. Miejscu, które ojciec zawsze podziwiał za jego nieokiełznaną moc. Płynąca woda była nie do zatrzymania, podobnie jak czas. Dobrze. Zapora Hoovera, chyba wiemy, gdzie jest. Tam są takie wyścigi powerboatami, no nie? I można sobie tam zrobić ten taki potężny skok. Tych skoków to już chyba tam robiliśmy chyba z 1000, prawda? Ale tak, szukamy zapory Hoovera na wschód od Las Vegas. Zapora, jeśli zapora, to będzie pewnie blokować z jakiegoś zbiornika wodę, nie dawać jej spłynąć, prawda? I będzie wytwarzała energię elektryczną najczęściej. Dobrze. No, mamy teraz spory kawałek drogi, ale raczej takiej drogi prostej, raczej asfaltowej. Jedziemy. Tutaj pojawiają się liczne takie rzeczy, które możemy wykonać po drodze, jak na przykład okazja do zrobienia zdjęcia. Nie wiem, czy kiedykolwiek jechałem tą drogą nie w wyścigu, tak o sobie po prostu, nie? Może właśnie zrobienie tych stories będzie takim fajnym pożegnaniem z The Crew 2. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będziemy wracać do tej gry, kiedy pojawi się już Motorfest. Chociaż twórcy zapowiadają, że dalej będą rozwijać The Crew 2. W Motorfeście nie będziemy mieli tak dużego świata jak w The Crew 2, ale ten świat będzie dużo bardziej szczegółowy, nie? Mimo wszystko, no, chylę czoła, bo Ubisoft bardzo fajnie rozwija, Ivory Tower bardzo fajnie rozwija to The Crew 2. Mimo że ta gra wygląda jak wygląda, to pojawiają się cały czas nowe aktualizacje, nowe samochody. Tutaj normalnie mamy też widok z kokpitu. Te kokpity są jakie są, no. Na kierownicy w tej grze nie pojeździsz. Pojeździ się mega słabo, nie polecam. Ale kurczę, te aktualizacje są czymś, co sprawia, że częściej gram teraz w The Crew 2 niż w Forza Horizon 5. Bo zwyczajnie trochę więcej się tutaj ciekawych rzeczy dzieje. To jest dziwne, nie? Jest, moim zdaniem po dłuższym czasie grania The Crew 2 jest bardziej grywalny niż Forza Horizon 5. Sam nie wierzę w to, co mówię, ale takie są fakty. O, zbliżamy się chyba do naszej tamy i mostu. Widzę, że tam w tle... Aha, to są... Okej, to jest kanion, tam się zaczyna. Myślałem z daleka, że to jest jakiś wielki bunkier albo coś takiego tam na tych daleko, daleko półkach skalnych. I zapora, most nad zaporą Hoovera, uwaga, jesteśmy. W ogóle ktoś tutaj nawet sobie stoi i podziwia widoki jakiś random, oczko. Ładnie, ładnie tutaj jest tak w ogóle. Zobaczcie, jak można sobie fajnie tu widok przybliżyć. Stoimy sobie z ziomeczkiem na moście, tamta tama w tle. Fajnie to wygląda. Znaczy fajnie, no. Ciekawie, nie? Nie tyle ładnie, co po prostu ciekawie. Dobra, akceptujemy ten etap. Udaj się znad jeziora Mead do knajpy Denis Food w lesie wielkich sekwoi. Czyśmy tego przypadkiem nie mijali? Na południowy zachód od Las Vegas dowolnym pojazdem lądowym. Coś takiego żeśmy mijali. Przemierzając Kalifornię naszego ostatniego wspólnego dnia, przystanęliśmy jeszcze, by nasycić się pięknem okolic i powspominać wszystkie wspólne chwile. Kontynent nigdy nie będzie znaczył dla mnie tyle, ile dla ojca. Moje serce zostało na Hawajach. Ale kocham tę ziemię, dlatego ja ją pokocham. Ale kochał tę ziemię, dlatego ja ją pokocham. Dobra, przeinaczyłem, nieważne. Ty, to jest faktycznie w związku z Motorfestem. Dopiero w tym momencie to ogarnąłem, jak babka powiedziała, że będzie sobie jechać na te Hawaje. Okej, no dobrze. Pewnie tych stories będziemy mieli więcej w czasie, kiedy... Wiesz, będzie bliżej premiery Motorfesta, może nawet i po premierze, żeby zachęcić więcej graczy, którzy grają w The Crew 2, żeby przeszli do Motorfesta, przynieśli swoje wszystkie samochody i tak dalej. Dobrze, to jest tak. Wielkie sekwoje, jakiś parking na szczycie. Przypomina mi to troszeczkę American Truck Simulator. Tam też jest gdzieś jakiś taki parking w lesie na zachód. Jeśli to był południowy zachód, strzelam, że to może być gdzieś tutaj, dlatego że to było gdzieś wysoko i gdzieś, gdzie mamy sekwoje. Gdzie mamy sekwoje? Tu są sekwoje. Te sekwoje w The Crew 2 wyglądają okropnie. To są takie słupy
zobaczcie, nie? Z daleka zwłaszcza. Może w rzeczywistości te sekwoje też tak wyglądają, że są takie turbo szerokie na, wiesz, tutaj na dole, a u góry są już takie słupy, lody takie wystające, takie, nie lody, tylko jak to się mówi, stalaktyty? Stalagnity chyba, jakoś tak. Dobra, mamy las wielkich sekwoi, teraz szukamy sobie tutaj nasz parking. Czy to będzie to? Tak, to będzie chyba to. To będzie to, ta perspektywa była na zdjęciu, nie? Tak jak teraz. Okej. Okay. Mamy, ojej, teraz kawał drogi, musimy wrócić się przez chyba miejsce, którym nawet jechaliśmy. Zrobiliśmy sobie taki objazd tutaj i to jest objazd, który dotyczy głównie, jak nie tylko, Kalifornii, czyli zachodniego wybrzeża. Dobra. I grzejemy sobie. O kurde, ty. Wygląda na to, że nie tylko ja robię to story. Wiecie, jak jest w The Crew 2? Tutaj maksymalnie na mapie może widzieć się 6 osób. W ekipie może być maksymalnie 4 osoby. Kiedyś robiliśmy tutaj w The Crew 2 zloty i to było dosyć śmieszne, bo nie ma tutaj jakiegoś takiego limitu, ile osób może być w jednym miejscu, tak wiesz, normalnie, nie? Tylko jak jedna osoba znikała mi z widoku, miałem tam 4 osoby na przykład w ekipie, miałem 4 osoby. Jeszcze dodatkowe 2 sobie jeździły gdzieś tam koło mnie. I czasami było tak, że jak jedna osoba gdzieś tam zniknęła, no to pojawiała się na nie miejsce inna od razu, nie? To oznaczało, że jak tam mieliśmy live'a, tam kilkaset osób było na tym live'ie, to cały czas gdzieś te osoby się zmieniały podczas tej jazdy przez całe Stany Zjednoczone. I też robiłem coś takiego, że z ekipy wyrzucałem ludzi albo w ogóle całą ekipę sobie zmieniałem. I wtedy pojawiały się zupełnie nowe, zupełnie inne osoby w ogóle w ekipie i w ogóle koło mnie, nie? No i śmiesznie było, jak czasami nie można było kogoś doprosić, bo był tam jakiś problem sieciowy. Albo coś takiego, pamiętam, że były z tym kłopoty. No, ale mimo wszystko, nawet jak nikogo nie miałem w ekipie, to jechaliśmy w różnych, porozsiewani po różnych sesjach. Mogło to śmiesznie wyglądać z perspektywy osoby, która widzi wszystkich graczy na serwerze na przykład, że taka chmura ludzi jeździ sobie w danym miejscu, nie? Razem, bo nigdy nie było wiadomo, kto nagle się, wiesz, pojawi na mapie u mnie, powiedzmy na live'ie. I każdy chciał się pojawić, no to każdy jechał razem ze mną, tak mniej więcej. Ja jechałem bardzo powoli, na kierownicy nawet, jechałem bardzo powoli, żeby każdy mógł sobie zdążyć, no nie? Śmieszne to było. Ale tak wyobrażam sobie na przykład jakiegoś, nie wiem, moderatora, czy Ivory Tower, jak sobie zerkają na swój serwer, co się dzieje, gdzie jeżdżą gracze, a tutaj taka chmura aktywnych graczy jedzie sobie akurat przez całe Stany Zjednoczone jakimiś tam drogami powolutku, nie? No to pewnie ogarnęli, że no to może być jakiś zlot u jakiegoś streamera albo coś takiego. Bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, jedziemy sobie przez las Sekwoi i to jest już nasz przedostatni etap podróży. Wygląda na to, że córka z tatą za chwilę się pożegna i pojedzie na swój Motorfest na wyspę Oahu na Hawajach. I jesteśmy już na parkingu prawie. To jest tutaj. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zatwierdzamy. I co teraz? Udaj się z lasu wielkich Sekwoi do centrali Motorfest we Fresno, na północ od Los Angeles. Okej, czyli będziemy musieli wrócić do Los Angeles i przejechać cały ten kawał drogi znowu. Nie przeszkadza mi to, bo fajnie się jeździ tą Ferrarką. Gdy jadę jego ZX do centrali Motorfest w Kalifornii, uśmiecham się na samą myśl, jak szczęśliwy byłby tym festiwalem. Co, on już nie żyje? I tym, że wracam na Hawaje, by tam go promować. ZX zostanie tu na parkingu, ale wszystkie wspomnienia zabiorę ze sobą. Do zobaczenia na Motorfest. Już nie mogę się... Okej, to jest ostatni, 12 etap. I chyba odbierzemy za to samochód, prawda? No dobra. Siedziba Motorfest, kurde. Jeszcze raz muszę chyba spojrzeć na tą fotografię. First Park. To będzie dosyć trudne, nie? Na północ od Los Angeles. Fresno.
we Fresno. To jest jakaś miejscowość. Budynek widzę, że może być charakterystyczny. Zobaczmy sobie. Fresno. Nie ma takich budynków. Santa Barbara. A co to tu jest? Tu jakieś skrzyżowanie dziwaczne. Coś takiego jest w Stanach Zjednoczonych? Kurde. O kurde, jak daleko! Ja myślałem, że gdzieś tutaj blisko będzie tego Los Angeles, o to jest aż dół. Ja w ogóle zaznaczałem tą miejscowość wcześniej, jak wam mówiłem, jak miejscowości wyglądają mniej więcej w The Crew. I pokazałem miejsce, w którym się kończy całe to story. Trzeba mieć te czwarta, nie? Dobra, szukamy sobie charakterystycznego budynku. O, to będzie to. Tu jest centrum Motorfest. Proszę bardzo, Motorfest Park. I tu jest normalnie parking, do którego możemy sobie wjechać. No, to będzie ciekawe. Zakończenie pierwszego story. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jedziemy. Cel, budynek Motorfest. Bardzo fajne, to jest jeszcze lepsze niż ten wyścig, który był takim kończącym wyścigiem, można powiedzieć, The Crew 2, takim wyścigiem, który przenosił nas do nowego The Crew Motorfest. Tam trzeba było w submicie, robiłem odcinek z tego, nie? No, trzeba było sobie w submicie przejechać ale ładny widok, wow, pana to. Adersko to wygląda. Tam trzeba było sobie w submicie przejechać wyścig różnymi klasami samochodów. Tam sobie wybierałeś samochody, którymi chcesz jechać, nie? I na końcu były śmigłowce i był taki wielki statek, który w kontenerach zabierał twoje samochody na Motorfest, na wyspę Oahu. Bardzo fajna opcja tutaj w The Crew. Takie połączenie obu części. W Forzie Horizon 4 nie wiem, czy było takie płynne przejście do Forza Horizon 5. Muszę sobie przypomnieć, coś tam takiego było. Po prostu przylecieliśmy sobie do piątki z samolotem chyba. Samolot nas zrzucił. Samochód raz korwetę zrzucił, raz bronko, no nie? Ale może tam gdzieś były takie wstawki historyczne typu, że o, bo w Wielkiej Brytanii robiłem to i coś tam, nie? Ale nie było jakiegoś tam grubszego połączenia typu, że o, jakaś taka historia z tym Motorfestem, tutaj jeszcze sobie zwiedzamy, przypominamy sobie wszystkie wspomnienia z The Crew 2, nie? Myślę, że to jest fajne nawiązanie i właśnie tak patrzę, że Francuzi mają, jeśli chodzi o fabułę, dużo lepszy pomysł na tą swoją grę. Że dlatego, że mamy tutaj ten cały podtekst The Crew 2 i tą historię, to jakoś tak milej mi się wraca do tej gry niż do Forza. Forza jest jednak taka trochę bezpłciowa, no nie? A tutaj w The Crew 2 mamy i tą rywalizację w submitach, jeśli by ktoś chciał, tak wiesz, gra z takim lepszym zacięciem, no nie? Typowo dla tryhardów, że tak powiem. Jest też miejsce dla takich graczy, jest też miejsce dla graczy, którzy po prostu lubią eksplorować miejsca swoją furką. Ty, ja właśnie chyba trafiłem na kogoś, kto robi dokładnie to, co ja. To jest dziwne. O! Albo po prostu sobie eksploruje, no nie? Ja nie wiem, co on tu robi. Jedzie Astonem Martinem przed sobie właśnie w zakręt naręcznym. Drugi raz. Czy on jedzie w to samo miejsce? Ciężko powiedzieć. Aż chciałbym sobie na miejscu na niego poczekać i zobaczyć, co zrobi. Ej, patrzcie, w The Crew 2 nie działają światła przednie. A tu w Ferrari mam. To niestety nic, one z przodu nie oświetlają. Aj. Mi się wydawało, że to lepiej działało. Teraz może mam jakąś kurzą ślepotę i nie widzę o zmierzchu, co się dzieje. Okej, widzę, że Kuba już tutaj na mnie czeka, siemaneczko. Ja w ogóle jakieś osiągnięcie zrobiłem. Właśnie, powinny mi się te hobbystyczne rzeczy teraz porobić, bo ja tak za bardzo nie mam z kim eksplorować, tak sobie jeździć po prostu. A teraz jest też ku temu okazja, żeby to porobić, mam jakieś zadanka, jakieś fajne nagrody za to, nie? Także tym bardziej mi się to podoba. Dobra, jesteśmy na miejscu i mamy. Zobacz, mamy tu normalnie parking. Okej, zatwierdzamy. Co się teraz wydarzy? Wjeżdżamy tu, okej. Mamy jakąś cutscenkę, jacyś ludzie. Tutaj taki ładny parking. Jakieś Mercedesy.
No i co będzie dalej? Okej, moja postać wychodzi sobie, a w garażu czeka na nas samochód niespodzianka. Uuu, ale to nie jest byle jaki Nissan! To jest ZX 300 ZX z malowaniem, bez dachu, z jakimś bodykitem, z customowymi felgami. To nie są żarty, ziome. No. Ej, czekaj, bo ja chcę zobaczyć ten samochód. Aha, muszę go... Otrzymujesz pojazd, wow! Powrót na Hawaje, ukończono. Ej, to jest zajebiste, podoba mi się. Trochę jest tego jeżdżenia, nie? Jeśli ktoś nie lubi eksplorować, to no może być to dla niego zbyt przykre, żeby to robić, prawda? Tu już mamy jakieś następne rzeczy i zobaczcie, już teraz jest sporo tego do roboty, chociaż wydaje mi się, że niektóre rzeczy już tutaj kiedyś były. I teraz... Kurde, no nie jestem właśnie pewny. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, tak czy inaczej będę sobie to robił wszystko po kolei. The Lucky Guy. Tu już nie ma samochodów, ale tu jest Malus Memories. A czekaj, a można tworzyć sobie te... To chyba będzie dotyczyło czegoś innego. Wydaje mi się, że to, co teraz robiłem, dotyczy stricte Motorfest The Crew. To jest nowe story, które możemy sobie zrobić. Tak czy inaczej, bym chciał sobie zrobić to wszystko, dlatego że widzę, że tu są unikalne samochody do zdobycia. I ten samochód, który teraz zdobyłem, był całkiem fajny. Tutaj jest jakiś klasyk, tu widzę, że też chyba jakiś klasyk. To nie wiem, co to samolot? Samolot! Okej, jakiś ciekawy samolot. Dobra. Też coś klasycznego, a tu może nie. No nic, zobaczymy. Zobaczmy, jak w ogóle wygląda nasza nowa furka. A, w której klasie to będzie? Znalazłem go. Oczywiście Street Race. Zobaczmy, czy możemy... Najpierw wrzućmy mu jakieś tam byle jakie części, żeby miał, żeby szybko jeździł. Cyk, jakieś tam powkładamy byle co. W sumie mało mam tych części w tej klasie, ale to nie szkodzi. Jeśli chodzi o personalizację, zobaczmy, co możemy... A, widzicie, nie można części ozdobnych wymienić sobie. Moglibyśmy zmienić sobie wzór i możemy sobie powymieniać opony na jakieś inne. W ogóle tutaj wiecie, że tu nie tylko można opony wymieniać, ale też całe koła. I możemy zmienić na takie bardziej szalone, albo zostawić takie jakie... Tutaj mam tak całkiem takie fajne, nie? Takie, które by pasowały do tego samochody, z tego samochodu. Ale tu możemy dać jeszcze coś takiego szalonego, nie? Zbyt szalone już. Tu mamy coś takiego jeszcze. Tu jakieś tak, zobaczcie, to... No to jest The Crew, no ja to mówię na tą grę, że to jest taki Fortnite wśród ścigałek. Ciężko inaczej to określić. Tu mamy nawet coś takiego ciekawego, nie? Teoretycznie mogłoby by do tego pasować, ale myślę, że dobierzemy sobie tutaj jakieś takie po prostu zwykłe oponki, żeby zostały nam te felgi, które są fajne, przedobrane do tego auta na pewno. Chłop 3 godziny opony wybierał. A tu jeszcze inne rzeczy mamy do wybrania. O, dajmy sobie to. Cyk, tutaj możemy sobie nitro jakieś zrobić inne. Jakieś podświetlenie, jeśli chcemy. Tutaj w ogóle te neony, czy raczej podświetlenie od tyłu jest, znaczy od tyłu, od dołu jest takie dziwne, nie? O, wiem, co możemy zrobić. Możemy zgrać. Zobacz, to będzie fajnie wyglądać, zaraz wam pokażę jak. Tutaj szyby nie zmieniamy i klaksony nie zmieniamy. Ale patrz teraz. Mam tutaj z tych przednich kół tą taką jakby tęczę, a jak będę jechał, to z tylnych też nam się będzie takie coś pojawiało. To jest taki jakby dym spod opon. I zobaczcie, w ogóle możemy sobie po tym parkingu pojeździć. On jest normalnie dostępny tutaj. Musieli go niedawno dodać. O i patrz teraz. Z przodu z tych kół mam tęczę i z tyłu mam tęczę. Zrobiłem sobie taki LGBT samochód. No i co mi... Co? Kto mi zabroni, nie? No fajnie, można to połączyć tak w sumie. Mamy furkę. Czy ona jest dobra? Na pewno jest unikalna. I fajnie było sobie zrobić to. Story jest typowo motorfestowe. Na pewno jest to też nowy samochód, nie? Ja osobiście bardzo lubię to auto, ten model. 300ZX widziałem wielokrotnie na zlotach, na przykład na Japfeście. I zawsze klaskałem uszami, jak to widziałem, ze szczęścia. Mega, mega fajne auto, nieduże. Ciekawe, czy udałoby się zdobyć kiedyś jakiś model tego samochodu w normalnym stanie. Byłoby fajnie. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2. Mam nadzieję, że to wam się spodobał i miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Hejas.